Hoka, hej, się widziało, Janusz Pijanka. Przepraszam, bo właśnie kończę jeść słonecznik. A to w zęby mi powchodził. Słuchajcie, chcę wam coś powiedzieć. Bo ja powiedziałem, że pracował nie będę, nie mam motywacji i nie chcę pracować. Po co pracować, proszę państwa? Jeżeli, proszę państwa, ja na Olgę, na Nikusie, na Ilusze rodzinne, na siebie we Francji biorę 980 euro na miesiąc, to jest, proszę państwa, 4600 zł, tu wam pokazuję, obliczyłem. No i proszę państwa, tutaj mam, nie pokazuję ich, bo Olga nie chce, żeby ich nagrywać tutaj, żeby ich pokazywać. Mam ich 6 z Ukrainy, przywiozłem 1200 zł, proszę państwa, to wychodzi, zobaczcie, 7200 na miesiąc dostaję, czyli razem mam 11800 zł. No i dzisiaj wam mogę powiedzieć, właśnie kupiłem sobie dwa nowe, stare używane aparaty, które działają, chyba mało, zobaczcie, jest, działa, jeszcze go muszę sprawdzić, jak chodzi. Tutaj drugi, proszę państwa, także ustawiłem się, proszę państwa. Tak jak mi, proszę państwa, ktoś tam, a nie, tutaj bateryjki nie włożyłem chyba. Tak, bateryjka nie jest włożona, ona tutaj gdzieś chyba była. Czy gdzieś indziej ją położyłem. A nie, tutaj jest, żeby włożyć. Także słuchajcie, i teraz, proszę państwa, wiecie co chcę? Już, kurde, znalazłem mieszkanie w Sieradzu za 50 tysięcy na poddaszu, nie powiem gdzie. 38 metrów, biorę kilku Ukraińców ze 6, znowu tam ulokuję, będę miał drugie 7200, czyli 7200, 11800 to jest 8, znaczy się 12, 19 tysięcy zł na miesiąc. Dziękuję, powiedziałem wam, także miałaś rację, skandalistko, teraz się ujawniłem. Jak można żyć? Że mam depresję czasami, to jest inna sprawa, bo tak się życie wzięło. Także proszę państwa, w tej chwili mam 11800 na miesiąc, robić nie muszę, proszę państwa, i będę miał jeszcze 6, a nawet jestem, nawet już chodzę za mieszkaniem za 1000 zł, dwucze pokojowe wynajmę i tam kolejnych 6 wezmę, czyli jak tutaj wam powiedziałem, 11, o, tu nie wziąłem długopisu, to bym wam dopisał, 11800, drogich 6, to jest 18, 19 i drugie dojdzie 7000, 26 tysięcy, ulokując jeszcze tych. Tak się biznesy robi, nie są potrzebne, proszę państwa, żadne prace, żadne jazdy za kierownicą, po co to? Także widzicie, dzisiaj wam to ujawniłem. Jedni niech robią paluchy w dół, drudzy paluchy w górę. No i tak. Także Nikusia ma przyszłość zapewnioną. Hoka, hej, się widziało. A że ich nie pokazuje, bo Olga nie chce, jej rodzinka nie chce, żeby ich pokazywać. Hoka, hej.